Witajcie na stronie kochamzabawki.pl. Dzisiaj mam dla Was lalkę Barbie od firmy Mattel dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy piękną lalkę Barbie, dwa kolorowe pasemka oraz szczotkę z emblematem lalki Barbie. Barbie z zestawu ma jak zwykle piękne, długie włosy w kolorze blond. Gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy na nich delikatne, jasne pasemka. Włosy sięgają jej aż za pas. Oczy Barbie są w kolorze niebieskim. Ma ona piękne, długie czarne rzęsy i delikatny różowy cień do powiek. Jej usta są w kolorze różowym. Barbie ma na sobie śliczną, różową sukienkę. Na dekolcie jest ona zrobiona z delikatnej, różowej siateczki. Dalej jest to jasny, różowy materiał ozdobiony kokardkami oraz białymi kółeczkami. Na środku widzimy czarny pasek z kokardką, a na dole sukienka ma odcień fuksji i ozdobiona jest falbanką. Cała sukienka wykończona jest czarną nitką. Lalka do swojej kreacji wybrała czarną bransoletkę. Jest ona zrobiona z czarnych diamentów i perełek w tym samym kolorze. Pasuje ona idealnie do butów Barbie. Barbie ma założone czarne sandałki, są one na wysokim obcasie. Ozdobione są czarnymi perełkami. Barbie może obracać głowę na boki, do góry i na dół. Podobnie ręce. Może je podnosić do góry, na boki. Nie zginają się one ani w łokciach, ani w nadgarstkach. Nogi również są mało ruchome. Barbie może jedynie siadać. Nie zginają się one w kolanach. Ubrania i akcesoria lalki możemy łatwo zdejmować. W tej odsłonie Barbie ma piękne włosy, które możemy czesać na różne sposoby. Między innymi możemy doczepić jej dołączone do zestawu pasemka. Są one przyczepione do różowej spinki w kształcie kokardki. Same pasemka natomiast są w odcieniach różu i złotego blondu. Pasemka możemy przypinać również do swoich włosów. Barbie, którą Wam dzisiaj pokazałam, na pewno spodoba się każdej dziewczynce. Ma ona zachwycające włosy, śliczną twarz i piękną sukienkę. Dodatkowe akcesoria również urozmaicą Waszą zabawę. Żałuję, że lalka nie potrafi zginać nóg w kolanach. Jej ręce również nie są zbyt ruchliwe i nie potrafi ona samodzielnie stać. Dlatego oceniam ją na 4 gwiazdki. Was zapraszam serdecznie do obejrzenia kolejnych recenzji na stronie kochamzabawki.pl.